Cześć kochani! Ostatnio robiliśmy sobie razem jesienne listki, a dzisiaj pójdziemy o krok dalej i zrobimy coś bardziej zimowego. Pokażę Wam, jak zrobić na szydełku takie najprostsze, klasyczne rękawiczki z jednym palcem, które będą mega ciepłe, a dodatkowo zrobimy je z wykorzystaniem ściegu tkanego, który będzie wyglądał zupełnie jakby był zrobiony na drutach. No to co? Zaczynamy? Do tego projektu przyda nam się jakaś gruba włóczka. Ja wybrałam akurat Shetlandczaki. Mamy tutaj 150 metrów w 100 gramach i 50% wełny, więc rękawiczki na pewno wyjdą cieplutkie. Jeśli chcecie wybrać sobie inną włóczkę, to zwróćcie uwagę, żeby miała zbliżoną grubość. Użyjemy szydełka 6,5 mm, przyda nam się igła do włóczki i ostre nożyczki. Cały ogrom różnych kolorów włóczek znajdziecie jak zawsze na passart.pl. Zrobimy sobie dzisiaj takie najbardziej klasyczne, najprostsze rękawiczki z jednym palcem. Wywijany mankiet zrobimy ściągaczem, a w górnej części rękawiczki użyjemy ściegu tkanego. Ścieg tkany nie tylko będzie nam tutaj udawał taki klasyczny jersey robiony na drutach, ale będzie też mocno zbity i co za tym idzie super ciepły. No to do roboty! Wyciągamy sobie nitkę, pamiętamy, żeby zawsze zaczynać od środka motka. Owijamy włóczkę na palcach i robimy pętelkę. Po czym robimy 17 oczek łańcuszka. Pomijamy dwa oczka i w trzecim oczku od szydełka robimy półsłupek nawijany. I takie same półsłupki nawijane będziemy robić aż do końca rzędu. Jeśli macie problem z wykonaniem któregoś z oczek, to zerknijcie koniecznie do filmu o początkach szydełkowania, który podlinkuję Wam w opisie. Na końcu rzędu powinniśmy mieć 15 półsłupków. Robimy sobie teraz dwa oczka łańcuszka i odwracamy. W następnym rzędzie wbijamy się tylko pod tylną nitkę pierwszego oczka. I robimy w nim półsłupek nawijany. I znów takie nawijane półsłupki robimy aż do końca rzędu. Sprawdzamy, czy na pewno mamy 15 półsłupków. Jak widzicie, na środku zrobił nam się taki szef. Robimy dwa oczka łańcuszka i odwracamy. I zaczynamy kolejny rząd, wbijając się tylko pod tę tylną nitkę. I tak sobie tworzymy nasz ściągacz, aż osiągniemy 14 rzędów. Tak to wygląda. Pamiętajcie, że ściągacz się trochę rozciągnie, więc nie martwcie się, jeśli jest trochę ciasny. Teraz odcinamy i zabezpieczamy końcówkę. Nawlekamy końcówkę na igłę i zszywamy razem obie części mankietu. Wbijamy się pod dwie pętelki w dowolnym miejscu i dołączamy nową nitkę. Robimy jedno oczko. Teraz na całym obwodzie mankietu musimy dodać 14 półsłupków, czyli po jednym na każdy rząd, który zrobiliśmy wcześniej. Nie przejmujcie się, jeśli ciężko Wam się wbija oczka, ten jeden rząd zawsze jest trudny. Starajcie się półsłupki robić w miarę luźno. Więc kontynuujemy tak do końca rzędu, starając się wbijać pod dwie nitki, żeby nie zostały nam dziury. Koniec rzędu zaznaczamy kawałkiem nitki albo znacznikiem i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem i dodajemy jedno oczko. Teraz zaczynamy ścieg tkany. Zobaczcie, normalnie wbilibyśmy się pod te dwie górne nitki, o tutaj. Jeśli się przyjrzycie, to nasz półsłupek składa się z dwóch takich krzyżujących się nitek. I chcemy się wbić właśnie pomiędzy te dwie nitki.
Więc nabieramy nitkę i obie te pętelki wyciągamy dość mocno do góry, żeby kolejne rzędy łatwiej się robiło. I kończymy normalnie półsłupek. I znów wbijamy się w sam środek kolejnego półsłupka i robimy też półsłupek. Jeśli chodzi o ściek tkany, to jest już cała filozofia. Po prostu wbijamy się w środek półsłupka. W kolejnych rzędach będzie nam szło łatwiej, bo oczka będą już luźniejsze. Robimy 6 takich zwykłych półsłupków. W kolejnym oczku dodajemy 2 półsłupki. A potem znów 6 pojedynczych. W ostatnim oczku w tym rzędzie robimy znowu rozszerzenie. Przekładamy znacznik i łączymy okrążenie oczkiem ścisłym i robimy jedno oczko. Powinniśmy mieć teraz 16 półsłupków. Teraz dodajemy 7 pojedynczych półsłupków, wciąż wbijając się w środek oczka. A potem dodajemy jedno rozszerzenie. I dalej znów 7 półsłupków. I rozszerzenie. Mamy teraz 18 półsłupków, więc jak widzicie, rozszerzamy o 2 półsłupki w każdym okrążeniu. Łączymy oczkiem ścisłym i robimy oczko łańcuszka. I w kolejnym rzędzie analogicznie. Robimy 8 półsłupków, rozszerzenie, 8 półsłupków i rozszerzenie. I łączymy. Mamy teraz 20 oczek i na razie bardziej nie rozszerzamy. Przez kolejne 4 rzędy dodajemy po jednym półsłupku w każdym oczku. Po skończeniu 8 rzędu musimy zrobić miejsce na kciuk. Robimy więc najpierw 6 półsłupków. Potem robimy 4 oczka łańcuszka. Pomijamy następne 4 półsłupki. I zaczynając od 5 do końca rzędu robimy już zwykłe półsłupki. Następny rząd to same pojedyncze półsłupki. Dodajemy też po jednym półsłupku w każdym z tych 4 oczek. I teraz przez kolejne 8 rzędów dodajemy po jednym półsłupku w każdym oczku, tworząc tę część przykrywającą palce. W 19 rzędzie dodajemy najpierw 7 półsłupków. Potem robimy rozszerzenie, czyli wbijamy się w następne oczko i wyciągamy nitkę. Wbijamy się w kolejne i znów przeciągamy. I dopiero teraz przechodzimy przez wszystkie pętelki. I do końca tego rzędu i w rzędzie 20 dodajemy normalnie po jednym półsłupku. Rząd 21. Zaczniemy od 7 półsłupków. Potem robimy 2 półsłupki razem. Osiem półsłupków. I znów 2 półsłupki razem.
Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć 17 półsłupków. Rząd 22 to znów 6 półsłupków, 2 półsłupki razem siedem półsłupków i znowu zmniejszenie. W ten sposób powinniśmy uzyskać 15 oczek. W 23 rzędzie analogicznie robimy 5 półsłupków, 2 półsłupki razem, sześć zwykłych i dwa razem, czyli razem 13 oczek. I ostatni, 24 rząd, to 4 półsłupki, 2 półsłupki razem, pięć półsłupków i dwa półsłupki razem. W sumie mamy teraz 11 oczek. Przymierzamy naszą rękawiczkę i patrzymy, czy przykrywa palce. Jeśli tak, to odcinamy nitkę i przeciągamy przez pętelkę. Nawlekamy końcówkę na igłę i od środka na zewnątrz przechodzimy przez wszystkie przednie nitki oczek. Zaciskamy kółeczko, po czym przewijamy na drugą stronę i zawiązujemy wszystkie nitki, które nam zostały. Dobra, teraz został nam do zrobienia jeszcze kciuk. I musimy sobie dołączyć nową nitkę. Najlepiej w rogu tej dziury na kciuk i robimy tam jedno oczko łańcuszka. I teraz, idąc dookoła tej dziury, dodajemy oczka tak, żeby mieć ich 10. 4 na dole, 4 na górze i 2 po bokach. Pamiętajcie też, żeby wciąż wbijać się w środek półsłupku. Teraz już nie łączymy okrążeń oczkiem ścisłym, tylko na okrągło przerabiamy sobie, aż nasz kciuk będzie wystarczająco długi. I ostatecznie wyszło 8 rzędów. I teraz tak samo jak zamykaliśmy górę rękawiczki, tak samo zamykamy kciuk. Zaciskamy nasze kółeczko, po czym wiążemy i chowamy nitkę. I rękawiczka gotowa. Jak widzicie, zrobił nam się tutaj taki szef, a ten wywijany mankiet możecie sobie albo zawinąć, albo odwinąć, jak Wam wygodniej. I rękawiczki gotowe! Dajcie mi znać, jak Wam się podobają, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, a jeśli zrobicie własną wersję rękawiczek, to nie zapomnijcie o oznaczeniu zdjęcia hashtagiem kurspaser. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia!